Witajcie moi drodzy, jestem Lady, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Ryzen, bądź Ryzen, jak kto woli. Idziemy do... My do mistrza Pallasa na razie, żeby nas w końcu wypuścił z... Żeby nas wypuścił z twierdzy wulkanicznej, Tak, wulkaniczna twierdza, chyba tak to się nazywa. Okej, okay. W każdym razie idziemy. Pallasie. I'm allowed to leave the monastery. This is the word of Master Ignatius. Master Ignatius gives his permission. Then the gate shall be open to you from now onwards. No i dobra. Brama otwarta, elegancko. I idziemy dalej. Santiago. Find something useful to do. A, ten... Okej. Okay. Ciekawego, Bryn. I'll need some raw meat to fry. Dobra. Zobaczmy jeszcze zadanie. Niebezpieczne potwory Bryna. Dobra. To chyba po prostu idziemy do tych ruin. Okej, okay, korona bohatera. Taki ten. Goło. To inny ten. To inny... Inny kwiatek. Dobra. Co jest? Dobra. Na szczęście mam szat nowicjusza, więc tak jakąś ochronę już mam. Gnomy? Jest gnom. Okej. Okay. O nie. Kilku mnie atakują, we trzech. Jeszcze jakimiś kamieniami rzucają. Żeby to były... Chyba nie może wejść dalej. Okej. Okay. Pierwszy retrygnom pokonany. Dobra. Nie, zostało mi mało zdrowia. Dobra. Okej, czyli to były te niebezpieczne potwory Gryna. Jestem pokonany. Super. Okej, Bryn. I've dealt with your monsters. You have nothing to fear from the shadows anymore. Really? Those horrible things. You faced them. Yeah. They were gnomes. Gnomes? Are you sure? They sounded a lot bigger. Well, there were a few of them. Listen, don't tell anyone about this. The boys will never let me hear the end of it. It'll be gnome heads in my bed for weeks. Sure. I won't say a thing. Thanks. You're a pal. O, dzięki. Zatem, dobra, usmażymy to skrzydełko. I zobaczcie, ile zdrowia mi zostało. Looks good. W tym momencie, ile mam zdrowia? Gdzie jest to? Nie mam pokazane. Nie, jest punkty życia 2 na 170. 4, dobra, czyli trzeba pojeść i to sporo. Na razie, wiecie, chcę wykorzystywać mikstur. Tu właśnie jakieś tam mięso smażone. Tak, idealne krwisto. Smażone łódko drobiowe. Nie skrzydełko, tylko łódko, dobra. Bierze sobie grę. Smażona ryba, ale to nie, bo manny też przywraca. Jakiś chlebek. I ser. No i dobra. I zażremy zapasy. Na pewno. Ale może mam nadzieję, że jakieś uda się uzyskać też jedzenie. O, jagody jakieś. Jagody dają punkty doświadczenia, tylko many regenerują.
Charlie Druida. Kufer otwarty, dobra. Co my tu mamy? Pierścień energii, czy maksymalna mana i słaba mikstura lecznicza. Super. I no i dalej idziemy. O kryształu. Ognia. No i można by pobiegać po mapie i poczyścić ją. To było. Tak, kryształ ognia. Na dobrej ścieżce jestem. Jestem, czy te ćmowate potwory się uda. Ten. Słońce zaszło, to się trzeba zmienić ten. Dobra, dobrze, że mam to na pilota. A to jest co? Żądłoszczur. Dobra. Nie wiem, czemu nie mogła się przed nim obronić. Znaczy, tu więcej tych sępowatych jest. Sęp morski, no tak. Dobra, idziemy. Chodź tu. Na razie mi dają straszny oklep. Dobra, udało się. Trzy sztuki pokonać. O, jest ognisko, super. Podsmażymy od razu. To mi ten kawałek mięsa. Dużo tego żądłoszczura i... I oczywiście te trzy sztuki. Dobrze, że to nie trzeba pojedynczo smażyć, tak jak w tym pierwszym gotiku. Pamiętam, była masakra. W drugim zresztą chyba też. Mana. O, jest, rzepa punkty życia. Okej. Grog daje manę. Też mana. Mana. Kubla do gotowania. Dobra, zatem słaba mikstura leczenia. I okej. Korzeń leczniczy. Ogrzy korzeń. Jakieś łóżko. Jak? W sumie, ile mam punktów nauki? 20. To chyba wrócę się do twierdzy. Już wydam te... Na ten pierwszy poziom otwierania zamków chociaż. Wydam te punkty. Owszem, potem będę miał opcję oczywiście żeby nazywa. Czemu nie mam całej many? Nie używałem zaklęć. Nieważne, w każdym razie nauczę się tego otwierania zamków pierwszego poziomu. A potem już załatwię resztę zaklęć po prostu zaklęciem. Znaczy resztę zamków zaklęciem. Tak, pierwszy poziom. A, tylko 5 punktów nauki, dobra. Sure. First thing you should know is that most locks have a bolt that you have to push down to be able to open the lock. Once you've done that, you can poke around with the lockpick until the lock opens. But be careful. If you push too hard in the wrong direction, some weaker lockpicks might break. Okej, drugi poziom też 5 punktów nauki. Ale dobra.
To za, mówię, załatwię potem zaklęciem wyższe poziomy. I mam w ogóle jakieś wytrychy? 16 sztuk, dobra. Na razie powinno wystarczyć. Zobaczymy, jak ten, pierwszy poziom się nada. Na ten. Na otwarcie tych zamków, tu mniej więcej jak będę teraz szedł. Okej. Dobra, biegnij, biegnij. Szkoda, że się tu nie da szybciej biec. To jest maksymalna prędkość naszego bohatera. Nawet nie wiem, jaki to jest system otwierania zamków. Kufer. A idę. That wasn't it. Prawo. Prawo. Lewo. Yes. Lewo. Okej. Okay. Tak jak w Gotiku. Pierwszym i drugim. Cała żart. Przepis kucharski. Surowe mięso, wino i ziemniak. Okej. Okay. Właśnie będzie trzeba zainteresować gotowaniem. Okej, okay, zatem zapiszmy. W sumie są te ruiny. Dalej jeszcze. Tak. Łowatę trzeba pokonać. Tam jakiś nowy przeciwnik widzę. No chodź. Jedźmy grobowe pokonane, nawet bardzo nie ten, nie oberwałem. No dobra, idziemy dalej. To jest świerszcz bojowy. On bije mocno. A nie mam żadnych zaklęć ofensywnych. No. Mocny jest. Ma co. Taki zwoje może. Do pocisków. Do magicznego pocisku. Dwa pierścienie do many. Super. No jak pokonać teraz tego tego bojowego świerszcza? Może jeszcze... Chyba, że nie da się zjeść cebuli na surowo. Okej. Żadnego zmniejszenia potwora, nic takiego jak w Gotiku było. Bardzo przydatne zaklęcie wbrew pozorom. Uderzenie w bok i obrona. Dobra. No i pół zdrowia już mu zjechałem, czyli nieźle. Ale dzisiaj nisko mówię. O masakra, znaczy nie masakra, ale inaczej niż zwykle. Dobra, zatem idziemy dalej. Okej.
No już niewiele zostało. Jeden cios, dosłownie jeden cios potrzebuję jeszcze, żeby ten, żeby go pokonać. Nie wiem, czemu on wykonuje 3 ciosy, jak klikam tylko 2 razy. Spotkanie ze świerszczem bojowym. Niezły tytuł na ten, na odcinek. Znaczy niezły... A niezły tytuł, żeby dać odcinkowi. Raczej taki nie będzie. Tak za mało mówi. Jest, w końcu. To pół ze skrzydeł ma tylko. Dobra, zapisuję. Żeby tylko nie chcieć przypadkiem wczytywania. Tak, tu są jakieś ruiny. Ruiny. Dobra, trzeba wypić. Dwie słabe mikstury, żeby się uleczyć w pełni. Ale okej. Jakiś kuferek. Ale czy tu zadziała taktyka z Gotika? A, nawet nie trzeba ten. Maczuga. Cała mikstura leczenia. Pochodnia. Mały rubin. Okej. I srebrny świecznik. No, ładny łup. Powiem, że nie. Gnomy. Okej. Mięso z gnoma, nie wiem, czy bym chciał jeść. Więc to inteligentna rasa. Maczuga jakaś. Tak, gnomia maczuga. Gdzie mam pochodnie? Okej. Co się stało? Dobra. I pułapka nas zabiła. Znaczy bezimiennego. Miałem mówić Crane'a, a przecież to nie Crane. Dobra. I tędy trzeba. Tak, takie typowo gotikowe rozwiązanie. No co jest? A na tym... Trzeba uważać. Dobra, chyba wiem. Bo nie wiem, czy mam zaklęcie przemiany. To jest pytanie. Zmiana w łodzika. Chyba, że telekinezą. Jest dźwignia. Nie. Okej.
Marnowałem zwój, ale już trudno. Dobra. Dało się. Zielony liść. Inkrustowana skrzynia. Ładna. Gotowa na to sprawia, która ma fiolka i perły. Dwie. Dobra. Jest Nathan. Okay, fiolka, grzyb i kryształ ogniem. Gierb. A to broń tego. Niestety nie mam przemiany lodzika. Łodzika. Więc nie ten, nie przejdę tutaj dalej. Na pewno jakieś sekretne pomieszczenie jest. No. Okej. Okay. A gdzie jest moja pochodnia? Lubię tych odgłosów takich mających straszyć. A dobra, w takim razie możemy wracać do mistrza Ignatiusa. Odrzućmy już te pochodnie. Już nie będzie na razie nam potrzebna. Na razie nie będzie nam potrzebna. My nie wiem, czy ktoś handluje zwojami tutaj w tym, w klasztorze. On kupił, szczerze mówiąc, i wrócił do tych ruin. Okay. Nie mam żadnego surowego mięsa. Ale dobra, idziemy do tego. Do górnego klasztoru. Jak mi na te schody? Tam, cześć. Mistrzu. I have recovered the fire crystal. I never doubted your skills. Once you are ready, we will begin your study of crystal magic. Soon we will be able to accept you into the convocation of mages. Master Pallas did not offer me a test. Then he must consider you have progressed sufficiently already. Let us consider that matter over. Okay. I have solved Master Vitus's riddle. His teaching methods are unusual, but effective. Sorry, my mind is elsewhere. Okay, zatem mamy już trzy próby jakby zakończone. Myślę, że mogę iść posprzedawać tego złomu. Temu, jak mu jest. Temu, co sprząta te komnaty wizjuszy. Kasparowi, no. I know for sure who killed Hemlar. Master Arik. Hemlar owed Arik for the Brugal he'd supplied and Hemlar wouldn't pay. Seems Arik was desperate for gold to get back to the mainland. Desperate enough to kill? I didn't think he could do something like that. Have you told Vitus? Vitus knows. Well, that should give you some protection. Arik, I still can't believe it. Okej, to mu powiedzieliśmy. Rozwój żartu i słabe leczenie magiczne, wytrychy... Łopatę, dobra, łopatę kupię od niego. Kochelkę. A on mu sprzedam te miecze. Jest miecz dwuręczny. Miecz Arika w sumie mogę zostawić. Czemu nie? Sierp. Zadzwiały miecze. Co tu jeszcze? Maczuga. Ile? Cztery sztuki. Najgorszy miecz świata też zostawię, tak naprawdę. Takie dwa kostury nowicjusza. Pały i bełty jeszcze. To sobie zostawię, bo to i tak. Tu na szczęście jest ekwipunek nieograniczony. Ma jakiegoś udźwigu czy czegoś takiego, więc super.
srebrny świecznik też mu sprzedam. Na razie diamenty pozostawiam i inne tego typu, bo może się zajmę tym kowalstwem. 52 sztuki jeszcze dostałem, 2300 mam w tym momencie, super. Więc cóż, moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zachęcam do lajkowania, do pisania komentarzy, do subskrypcji kanału, a także do oglądania kolejnych odcinków, shortsów i live'ów. W następnym odcinku podejrzewam, że pewnie będziemy kontynuować zadania tutaj w Ryzenie. Wszystkiego dobrego, cześć.